gwiazda TVN rozstała się z partnerem po 10 latach związku. Tak odniosła się do całej sprawy. Po 10 latach wspólnego życia jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy TVN, Gabi Drzewiecka, oraz dziennikarz i właściciel agencji menedżerskiej, Łukasz Riedel, podjęli decyzję o zakończeniu swojego związku. W rozmowie z jednym z portali oboje odnieśli się do sprawy. Gabi Drzewiecka zyskała popularność jako prezenterka stacji 4FUN.TV, a później jako twarz Dzień Dobry TVN i gospodyni Big Brothera. Dedelat buduje swoją karierę w mediach, nie stroniąc od nowych wyzwań, jak choćby tegorocznej konferencjerki na Top of the Top Sopot Festival. Jednocześnie jej obecność w mediach społecznościowych i współprowadzenie podcastu Trójkąt z Agnieszką Woźniak-Starak świadczą o dynamicznym rozwoju jej kariery poza telewizją. Z kolei Łukasz Riedel, znany z pracy dla TVN24, Superstacji i Radia Wawa, obecnie zajmuje się prowadzeniem agencji menedżerskiej. Para, która spotkała się na planie Dzień Dobry TVN, przez lata budowała swoją relację w ustroniu od medialnego zgiełku. Gwiazda TVN rozstała się z partnerem po 10 latach związku. Tak odniosła się do całej sprawy. Ostatnie miesiące przyniosły jednak zmiany. W kuluarach zaczęto szeptać o ich rozstaniu, co zdawało się potwierdzać ich coraz rzadsze wspólne publiczne wystąpienia. Potwierdzenie tych doniesień uzyskał portal Pudelek bezpośrednio od zainteresowanych, którzy nie zaprzeczyli faktom, a nawet podkreślili, że ich relacje są pozytywne. Są to sprawy prywatne pomiędzy mną a Łukaszem. Mogę tylko powiedzieć, że mamy świetne relacje i nadal współpracuję z agencją menedżerską, którą prowadzi Łukasz wraz z moją przyjaciółką, mówi Gabi Drzewiecka. Łukasz Riedel wypowiedział się w podobnym tonie. To są sprawy prywatne między mną a Gabi. Nadal współpracujemy zawodowo, a nasze relacje są bardzo dobre, podkreślił były partner prezenterki telewizyjnej.